Jakie organizacje reprezentujecie? Czyli czy reprezentujecie takie, które są po tej ciemnej stronie mocy, czyli dotknął was szok zarówno podażowy, negatywny, jak i popytowy? Czy raczej to jest tak, że odczuwacie pozytywne skutki najpierw pandemii, potem wzrostu cen, być może surowców, niedostępności, a teraz wojny w Ukrainie? Jak to się odbija na biznesie? Czas na to, żeby... No może to się, nie wiem, brzydkie słowo, ale docisnąć. Tak naprawdę, proszę Państwa, mamy całą masę różnego rodzaju projektów, pomysłów, koncepcji, które były sobie realizowane na zasadzie, o no fajny pomysł, fajnie, mamy jakiś tam zero waste. A teraz nagle, jak patrzymy na zero waste, to nagle gospodarka odpadami zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia. Nagle się okazuje, że pewne rzeczy możemy wykorzystać powtórnie. Na pewno zauważalny jest też trend taki, który jest związany z personelem. To jest temat, który... W wielu standardach międzynarodowych jest fundamentem odporności organizacyjnej wiedza. Taka wiedza, która idzie cross przez całą firmę. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że większość menadżerów rozgląda się za nową pracą. Budowanie systemów odporności organizacyjnej bazuje przede wszystkim na kompetencjach ludzi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mam dzisiaj produkcję jednego produktu, a jutro będę chciał robić co innego, no to muszę mieć zasób przede wszystkim intelektualny. Co będzie, jeśli ci ludzie odejdą? I to zauważyłem, że jakby jeszcze nie do końca to jest ten negatyw taki, że rynek pracy zaczął być tak otwarty, że ludzie rzeczywiście zaczynają szukać.